Pomimo tego, że w Hersoniu jest pełno rosyjskich wojsk, mieszkańcy wychodzą z flagami Ukrainy i protestują. Minister Obrony Narodowej Ukrainy powiedział, że Rosjanie przygotowywują się do dużej akcji dezinformacyjnej, która ma również wywołać lęk i strach u ludzi. Kłamstwa na przykład, że prezydent podpisał kapitulację. Burmistrz Kijowa powiedział, że widać ruchy wojsk rosyjskich, które gromadzą się wokół Kijowa, ale że Kijów trwa. I wytrwa. Powiedział mieszkańcom Kijowa, by ci nie tracili determinacji. Widać, że są budowane takie zasieki, zapory. Tak, po dużych bombardowaniach wygląda Żytomierz. Charków niestety ciągle pod ostrzałem. Około milion uchodźców opuściło Ukrainę, 54% z nich wybrało Polskę. Inne najczęściej wybierane państwa to 14% Węgry, 8% Słowacja i 8% Mołdawia. W kijowskim metrze zazwyczaj przed bombami ukrywa się około 15 tysięcy osób, metro jest w stanie pomieścić nawet 100 tysięcy. Dzisiaj w tym metrze udało się zatrzymać rosyjskich sabotażystów. Na tym zdjęciu widoczny jest rosyjski żołnierz, który się poddał. Niektórzy z nich nie chcą brać udziału w wojnie bądź atakować cywili i wolą się poddać, bo lepiej pójść do niewoli, niż wrócić do Rosji, gdzie czeka za to bardzo poważna kara. Burmistrz Mariupola mówi, że sytuacja jest krytyczna. Od kilkunastu godzin miasto jest ciągle atakowane, nie ma już wody, pomimo to zawzięcie się broni. Premier Ukrainy rozmawiał dzisiaj z polskim premierem, bardzo pochwalił jego pomysł 100 miliardów euro na odbudowę Ukrainy z funduszy unijnych. Dodał również, że Ukraińcy widzą i bardzo doceniają polskie wsparcia. W kolejnym mieście zajętym przez Rosjan, tym razem w Melitopolu, odbyła się potężna demonstracja proukraińska. Widać potężną determinację, ale i odwagę Ukraińców, którzy nie boją się Rosjan. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy poinformowało, że już ponad 1000 osób zapisało się do tej międzynarodowej Legii cudzoziemskiej, którą organizuje Ukraina. Coraz więcej się mówi o usuwaniu radzieckich pomników z Polski. Tutaj przykład Olsztyna, ten pomnik ma zostać usunięty. Rząd Ukrainy poprosił papieża Franciszka, by ten spróbował wpłynąć na Putina, by zgodził się utworzyć korytarz humanitarny dla cywilów, którzy uciekają. Wydaje się, że Putin już słucha tylko swoich najbliższych współpracowników, ale zawsze warto próbować. Tak dzisiaj rano wyglądała kolejka do jednej z aptek w Kijowie. Polska i inne państwa świata nie tylko dostarczają sprzęt wojskowy na Ukrainę, ale pomagają również wysyłając jedzenie, czy leki? Z terenów Ukrainy, tam gdzie toczą się walki, idą bardzo niepokojące informacje, masowe informacje o tym, że Rosjanie w żaden sposób nie szanują ukraińskich zabytków. Czym innym jest walka z ludźmi, a jeszcze czymś innym, próba wymazania ich, niszczenia ich zabytków, dobytku kultury, tradycji.